Proszę Państwa, właśnie wyłoniliśmy nowego mistrza and new mistrz kategorii średniej 84 kg. To trofeum należy do Pawła Pawlaka. Gratulujemy nowemu mistrzu. Fantastycznie zdobyte trofeum na fantastycznej gali XTB KSW Koloseum 2. Dokładnie. Jest to spełnione marzenie. Generalnie nic większego. Nie udało mi się chyba osiągnąć jedynie to, że spodziewałem swojego syna. To jest jedno z najważniejszych, ale teraz jest chyba mój pas, który bardzo ciężko pracowałem na to, żeby tutaj być. I w końcu dotarłem do tego celu, zdobyłem pas, jedno z najważniejszych jakby trofeów w moim życiu. Także jestem mega szczęśliwy, że go mam po dobrej walce. Jak widać, dwie pierwsze rundy taktyczne, później zaczęliśmy wplatywać już MMA, obalenia i widać, że Tomek nie lubi za bardzo parteru i widać było, co się tam dzieje. Jak dostawał te łokcie, dostał ich bardzo dużo, jego twarz chyba widać po twarzy, że będzie jutro cierpiał. Jak po mnie widać, chyba nic nie mam nawet na twarzy. W MMA nie ma nic za darmo i każde doświadczenie się liczy, a ty, które masz swoje nabyte w rundach mistrzowskich, chyba dzisiaj zaprocentowało. Zdecydowanie, no zobaczcie, że czwarta, piąta runda, Tomek już od po trzeciej rundzie było... Ja stałem tak jak teraz, tak? Moje netto było ze 130 normalnie. Jak widać, czwarta, piąta runda zacząłem rozkręcać się, mocno bić i Tomek jak już był na dole, to cały czas dyszał. Myślałem, że już czwartej go skończę, tylko bałem się, że bym w stanie, dlatego wolę przekontrolować, bić. Ale jak widać, posadzka. W piątej rundzie łatwo weszła i bam, łokcie poszły do końca i chyba z ósmy knockout przez łokcie mam je, więc sztosik. Twój kolega klubowy Bartosz również mistrz. Nie ma o czym mówić chyba. Nie, bo on ogólnie zarzucił ci coś takiego, że ty zawsze idziesz po najniższej linii oporu i robisz byleby wygrać, na aby, absolutnie nigdy nie na całość. No, pierwsze dwie rundy takie były, tak? Miałem być luźniejszy, szedł trener, później w trzeciej troszkę się zdenerwował i powiedział, że mam zacząć przyspieszać, bo ja nawet jestem zmęczony, no i przyspieszyłem. No, jak widać było później, bam, ładowałem cały czas te łokcie i zrobiło to gigantyczną robotę, nie? A ja widziałam, jak wzruszony trener Grzesiu Chałubiński był, widziałam to przez siatkę. No, wiadomo, to jest jego sukces tak samo, więc cieszy się z tego, że dał gigantyczną skiełkę do tego, że tak się poruszam. I ta moja nieszablonowa stójka, niby Tomek ma taką mocną stójkę, wszystkich usadzał, a mnie nawet nie mógł trafić, tak? Więc to chyba znaczy, że mój dziwny styl walki jest bardzo dobry, nie do trafienia i Tomkowi było bardzo ciężko z tym w klatce, bo nic nie mógł zrobić. Na pewno reszta dywizji, topka dywizji średniej już sobie na ciebie ostrzy zęby, także nie spoczywaj długo na laurach, bo jest robota do zrobienia, żeby ten pas również utrzymać. Oczywiście nie wybiegamy, teraz dajemy ci celebrować się tym pasem, więc... Wszystkiego dobrego i and new. Yeah, and you. Dzięki wszystkim, że mi dopingujecie i do zobaczenia w przyszłości. Teraz czas na odpoczynek. Piąteczka.